Dobry wieczór. Witamy na kolejnym spotkaniu Agile Wrocław i dzisiaj mamy bardzo ciekawy warsztat. Paweł Lewiński jest z nami i przedstawi nam warsztat o tym, na kiedy to będzie. Temat jest bardzo chodliwy, że tak powiem. Ja jestem bardzo zainteresowany, co z tego wyjdzie. Sam wiele razy się mierzyłem z taką sytuacją, że ktoś mnie pytał, no kiedy coś będzie, ile to zajmie, ile to kosztuje i mam nadzieję, że dzisiaj się rozprawimy z tym tematem. Także czeka nas 1,5 godziny pracy. Później po warsztacie będziemy mogli jeszcze zostać ci, którzy są chętni. Mam nadzieję, Pawle, będziesz też mógł zostać jeszcze chwilę. Będziemy mogli porozmawiać, dopytać jeszcze, podzielić się doświadczeniem, więc będzie jeszcze ten czas po warsztacie, żeby dopiąć jakieś tematy. I na koniec też oczywiście będzie ankieta, tak żeby się podzielić feedbackiem. Paweł też będzie jeszcze zbierał feedback w Miro. Także zapraszam. Pawle, scena jest twoja. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na ten piękny, słoneczny dzień. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. No i zaczynamy. Jeśli jeszcze nie jesteście na Miro, to możecie wejść. Tam Paweł cię poproszę, jeśli ktoś nie ma linku, to jakbyś wrzucił na czat, to pewnie ostatnie zabłąkane duszyczki mogą sobie dołączyć. No i teraz tak, na ekranie widzicie mój ekran, także tak jak było mówione, ja się nazywam Paweł Lewiński, razem z Marcinem i Bogusią prowadzimy taki portal agilelabs.pl i dzisiaj chcemy podzielić się, dzisiaj chcę z wami się podzielić, a w zasadzie też od was usłyszeć pewne tematy związane z estymowaniem. Jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy, to jeśli chcecie widzieć to, co ja widzę, czyli podążać za moim wzrokiem i za moją tablicą, to znajdźcie mnie tutaj, jak klikniecie moje takie P, moje, to zawsze będziecie tam, gdzie jestem ja, czyli nie trzeba będzie biegać, latać po całej tablicy i szukać mnie, o czym ja teraz mówię, bo teraz wydaje mi się, że wszyscy są troszeczkę gdzieś indziej. Nie jesteście na kotku. Jeśli ktoś jest na kotku, a widzę, że parę osób jest, to nie na kotku. Zapraszam w prawą stronę, trzeba pożeglować i znaleźć no, taki screen, który ja teraz też szeruję. Także zapraszam, klikajcie tam, żeby podążać za mną. Wtedy to dużo, dużo ułatwia. Ze spraw technicznych. Tutaj te przestrzenie, które mamy, są zablokowane dzięki funkcji, która na Miro istnieje, ale można je odblokować. Natomiast oczywiście proszę was o to, żebyście tego nie robili, czyli no po prostu nie bawmy się tym, nie przesuwajmy, bo bardzo łatwo poprzesuwać, pozmieniać i później te wszystkie w pocie czoła układane klocki się rozsypują i trzeba poprawiać. Także jeśli chcecie, tak jak tutaj jest narysowane, po prostu znajdźcie mnie, Paweł Lewiński i jak to naciśniecie, to będziecie podążać zawsze za moim kursorem. To, na co chciałbym z wami się umówić, to we wszystkich rozmowach, które będziecie prowadzić, chciałbym, żebyśmy się umówili, że po prostu wszyscy się wzajemnie w najzwyczajniejszym świecie szanujemy. Czy ktoś zgłasza sprzeciw? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję. I tutaj jeszcze z takich technicznych rzeczy jest aparat. Nie wiem, czy u was jest tradycja robienia selfików, czyli tych zdjęć no w tej chwili w postaci kafelków, gdzie wszyscy są widoczni na ekranie. Paweł, jeśli nie ma nic przeciwko temu, nie wiem, czy macie taką tradycję, jeśli nie, to właśnie ją stworzymy i będziecie mieli od teraz. Także kto ma ochotę, to poproszę o włączenie na chwilę kamerki, później ją można wyłączyć, a kto nie ma ochoty, no to na przykład papierowa torba albo jakieś coś do zakrywania i zrobimy sobie takie szybkie zdjęcie. Ono się później pojawi gdzieś, natomiast ja też od razu mówię, że te zdjęcia, które ja będę wykorzystywał, są z anime, są anonimowe, czyli wasze imiona i nazwiska zostają zakryte, pozostają tylko twarze, także pod tym kątem można się no jakby być spokojnym. No dobra, to Paweł, jak ty ze swojej strony możesz zrobić zdjęcie, ja też pewnie zrobię tutaj z naszej strony, żeby to tak było. Cyk. I już. I nie mówiłem, że się uśmiechamy, czy coś, wziąłem was z zaskoczenia i fajnie, nie? Będzie fajne zdjęcie. Dobra.
No to lecimy dalej w takim razie. Poznajmy się. Tutaj stworzyliśmy taką przestrzeń, którą w międzyczasie sobie możecie spokojnie użyć do tego, żeby podzielić się swoimi adresami, swoimi linkami do LinkedIn. Można to zrobić w ten sposób, że w aplikacji mobilnej jest taka ikonka i wtedy się pojawia możliwość wygenerowania takiego QR-kodu z waszego LinkedIna, albo można po prostu wstawić swój link i chodzi o to, żebyście, tak jak się tutaj wszyscy zebraliśmy w ilości 50 paru osób, żebyśmy się najzwyczajniej w świecie poznawali, także później sobie czy w trakcie dodawajcie się, polubiajcie się, wymieniajcie się kontaktami. Dzisiaj powiecie sobie tylko cześć, a za jakiś czas może być to bardzo sympatyczna i przyjazna znajomość tak naprawdę w tej chwili z ludźmi z całej Polski. Jeśli jeszcze chodzi o mnie, no to ja się nazywam Paweł. W wolnych chwilach, tak jak tam czytaliście w zaproszeniu, sobie rysuję takich królów albo jakieś inne znane postacie, albo sobie robię takie rysunkowe przepisy kulinarne. Także i zjecie dobrze, jakby bawiąc się ze mną, mi się czegoś o historii można nauczyć i jeszcze o estymowaniu, także po prostu pełen komplet. Także, no i tak jak już mówiłem na początku, razem z Marcinem i Bogusią prowadzimy portal Agile Labs. Także dodawajcie, mówię tutaj te linki, chodzi o to jakby, żeby budować też tą społeczność wrocławską, a tak jak mówię teraz już ogólnopolską, dodawajcie, wymieniajcie się, poznawajcie się najzwyczajniej w świecie. Z takich rzeczy jeszcze technicznych, tutaj jest Panda, która bardzo was prosi o feedback, czyli Panda Feedback. W trakcie warsztatu, po warsztacie, bo czasami się zdarza tak, że ktoś musi wcześniej wyjść, to najzwyczajniej w świecie po prostu przed wyjściem naklejcie tu karteczkę, dopiszcie swój feedback. Można to zrobić, jeśli ktoś nie zna Miro, tutaj z lewej strony jest taki panel i wybrać sobie karteczkę sticky note i coś miłego albo niemiłego na niej napisać. Feedback w postaci, że Paweł jest, na przykład ma ładną fryzurę, jest oczywiście bardzo dobrym feedbackiem, dziękuję. Natomiast dużo lepszym feedbackiem jest coś takiego mięcho-merytoryczne, dzięki czemu kolejny warsztat może być jeszcze lepszy niż ten poprzedni. Dodam wam chwilkę, bo widzę, że teraz zaroiło się na poznawaniu, także poznajmy się, damy chwilkę czasu i lecimy, a w międzyczasie może są jakieś pytania. W jaki sposób bez konieczności logowania się wejść na to Miro? Powinno zadziałać, a nie działa? Nie działa. Trzeba, wydaje mi się, że trzeba założyć po prostu konto, znaczy w sensie zalogować się jakimś mailem swoim. Prawdopodobnie tak. Ja zaraz sprawdzę, czy mi przyszły jakieś maile z prośbami o dostęp, ale nie wydaje mi się. Na razie nic nie widzę. No. Także tak, jakieś konto trzeba stworzyć, jeśli go jeszcze nie posiadasz i wtedy będziesz mogła wejść. Właśnie w tym problem, że mam wiele kont i dlatego on się, gdybym nie miała, to bym weszła bez problemu na tą tablicę. Więc no dobra, muszę założyć, więc... Znaczy nie wiem, wydaje mi się, że powinno zadziałać jakby od strzała, nie? Ale no nie potrafię ci jakoś bardziej szczegółowo pomóc w tej chwili niestety. Chyba, że Paweł coś tam jeszcze, masz jakiś pomysł? No dobra. A nie jest włączony no access? Bo tak patrzę, że chyba jest włączony no access. Czy link? Wiesz co, nie wiem, co to znaczy, co do mnie mówisz, ale no generalnie nic takiego nie włączałem. I tak... Nie, tam chyba, Paweł, ja może odpowiem. Tak, anyone with the link is no access, bo akurat w tej wersji, którą mamy, nie można włączyć tak, żeby każdy miał dostęp, ale z tego linka, z którego się wchodzi, można dołączyć do boarda i do zespołu i wtedy można edytować. Jak widać, 41 osobom się na szczęście udało i mam nadzieję, że Kate, tobie też się uda. Jeżeli nie, to będziemy walczyć jakoś. Hej, a Marek z tej strony. Wiecie co, mam pierwszy raz problem taki techniczny. No, klikam na tą ramkę, poznajmy się i nic nie widzę. O, teraz dopiero zaczynam, bo nic mi się to... Dobra, przepraszam, coś mi się pojawia, przepraszam, nie było tematu. Dobrze się udało.
No dobra, to wy się Tak, jeszcze może odpowiedź do Oli. Śledzenie kursora prowadzącego to w prawym górnym rogu musisz znaleźć P jak Paweł, ikonkę albo search by name i tam wpisać, no to 41 w tej chwili kliknąć i tam jak wpiszesz Paweł, czyli taka literka P w różowym kółeczku, jak na to klikniesz, to zobaczysz to, co widzi Paweł i się zlokujesz na jego widok. Tylko bierzcie Paweł Lewiński, bo to jest ten żywy kursor. Paweł kursorem w tej chwili nieruszającym się. Tak. No dobra. No to już nie przedłużając w takim razie, ponieważ no dzisiaj jest Dzień Kobiet, to tak jak czytaliście w opisie, chcemy pomóc Zbyszkowi i jego zespołowi, to poznajmy Zbyszka. To jest Zbyszek. No i on jest dyrektorem marketingu i trzeba mu pomóc, ponieważ no, on ma jakiś projekt do swojego zespołu i chciałby wiedzieć, na kiedy ten zespół to zrobi. To jest jego zespół deweloperski, no, który ma dla niego do wykonania jakąś pracę. Przyszedł do nich no i zadał to pytanie, które zadał. Natomiast ja mam tak naprawdę pytanie do was teraz. Żebyście przy użyciu tych karteczek, tych sticky notesów, wypisali tutaj, co waszym zdaniem, znaczy waszym zdaniem, według waszego doświadczenia, kto estymuje i dlaczego. Przychodzą, macie projekty, prowadzicie projekty i skąd te estymacje się biorą, dla kogo i po co z waszego doświadczenia one się pojawiają w waszych projektach, w waszych produktach, jak przychodzi na przykład Zbyszek. Paweł, ja przepraszam, jednak wrócę, bo wlazłem gdzieś, gdzie już ta strona jest uzupełniona. Nie wiem, gdzie wlazłeś, ale jeśli wlazłeś na kotka, to prosiłem, żeby kotka nie ruszać. Musisz nawigować w prawo. Okay. Dlatego prosiłem na początku, żeby nie odblokowywać przestrzeni. Wszyscy, którzy są na kotku, zapraszam na lewą stronę. Czyli Piotrek, Piotr Jadko, Marta Kaczmarek, Katarzyna Kwesta, Łukasz Baren. Zapraszam na prawo nawigować. Płyńcie na prawo. Także ponowię jeszcze raz moją prośbę. Jak widzicie, że coś jest zablokowane, to nie jest zablokowane. Znaczy inaczej, to jest zablokowane z jakiegoś powodu. I po prostu nie odblokowujcie tych przestrzeni, bo nam się to wszystko rozjedzie. O, tu ktoś karteczkę dużą dał. Czy jeszcze ktoś został z tamtej strony? Osoby, które jeszcze są na kotku, zapraszam na prawo. No dobra, coś zaczyna się nam pojawiać. Sticky notes to jest ten kwadracik taki z zagiętym różkiem. Czwarta ikona od góry. Jeśli ktoś potrzebuje dodać sticky notes. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy w takim razie, co udało wam się jakby dodać. Realizatorzy. Zespół deweloperski, to rozumiem, że kto estymuje? Estymuje zespół. A jeszcze dlaczego? Pamiętajcie też o pytaniu dlaczego. Projekt menadżer, zespół, deweloperzy. Handlowiec, dobra. A no tu mamy wszystko, jeśli ten, kto obiecuje, że to będzie. Dobra. To teraz jeszcze dlaczego te estymacje się pojawiają, bo kto to już tutaj powpisywaliście, jesteście co do tego zgodni. Dobra,
aby dostać budżet. Zespół jeszcze damy tu. Określenie pracochłonności. Ja to od razu dzielę, tak na szybko. O, to ciekawa karteczka jest bardzo. W celu zdobycia nowego projektu lub w trakcie trwania sprintu, aby poznać postęp prac, wtedy stymulujemy. Dobra, to jest kto? No dobra, widzę, że intensywność pojawiania się kartek znacząco się zmniejszyła. Czyli mamy bardzo piękny podział na to, dlaczego i kto. To jest jeszcze karteczka czy kwadracik dlaczego. Dobra, zobaczcie, że tak naprawdę najczęściej się oczywiście pojawia zespół deweloperski, ale pojawiają się też, gdzieś tu widzę, menadżerów i kierowników zespołu. To jest jeszcze tutaj dlaczego. Zespół deweloperski. Dobra, czy zgodzicie się ze mną w takim razie, że w przeważającej większości tą estymację robi ten, kto będzie później wykonywał pracę, czyli zespół, tak? Tak, zdecydowanie tak. Dobra, no to teraz popatrzmy dlaczego. Estymuję, żeby ocenić return on investment. Dlaczego? Aby ustalić terminy, czas realizacji, aby dostać budżet. Określenie pracochłonności, plany, żeby podjąć decyzję, abyśmy byli przewidywalni, określenie czasu, ilości czasu, żeby zaplanować przyszłą pracę, aby zbadać opłacalność, czy nam się to opłaci. Dobra, co byście powiedzieli, jakbyście jednym albo dwoma słowami określili w takim razie, dlaczego, po co estymujemy na podstawie tych odpowiedzi jednostkowych? No, przerażający taki wniosek jest, że wszyscy piszemy o tym, jakbyśmy robili tylko na projektach, a nikt z nas nie rozwijał produktów. Mhm. Okej. Okay. Z czego to wnioskujesz? Wiesz co, no bo jakby mi się bardzo ściśle z projektem kojarzy, że ciągle trzeba zważyć, ile coś zajmie, jak to jest opłacalne, na kiedy będzie, ile będzie potrzeba, no, te wszystkie takie pytania, które tutaj padały. Nie? Z rozwojem produktu jednak mam wrażenie takie, że dobra, to co moglibyśmy z tym zrobić? Zróbmy coś takiego, no w sprincie się zmieścicie, zmieścimy, koniec, robota. Nie? Jakby zero estymowania, tylko robimy jakąś pierwszą wersję czegoś. A tutaj te wszystkie rzeczy takie, że bo ci, co będą wyceniali, to oni się zobowiążą do daty. Nie ciągle mówimy o takich rzeczach silnie projektowych, czyli terminie, kasie. No jest to mimo wszystko dosyć istotne, prawda? No. Czy się nie wiąże też z produktem mimo wszystko? No nie robimy produktu dla samego produktu. Produkt robimy dla wartości, ale z drugiej strony chcemy wiedzieć, ile ta wartość będzie nas kosztowała. W związku z tym perspektywa produktowa nałożona na to, to też chyba będzie okej, Marku. Okej. Ja też bym się do tego przychylił, że rzeczywiście to, co było mowa, dla mnie nie było mową, że to jest projekt. Po prostu to jest produkt, który rzeczywiście też, tak kolega powiedział, musi mieć wartość dla klienta i tych, kto za to musi zapłacić. Także, no ale to było takie podejście, bo być może bardziej sobie przyzwyczaiłem do projektu, które produktowo też się odbija. Dobra, jeszcze zapomniałem na samym początku, na wstępie powiedzieć, że mam supermoce.
na tym warsztacie. I tymi supermocami jest coś takiego. Czyli jeśli usłyszycie taki dźwięk, to oznacza on, że jakby parkujemy dyskusję i przechodzimy dalej. Wtedy jeśli coś, to można sobie zapisać w kajeciku czy w notatniku i na przykład będzie ten temat poruszony później w tej części kolejnej. Dobra, mamy koszt w takim razie, z tej krótkiej rozmowy wyłapałem. Czy waszym zdaniem coś jeszcze? Przybliżony plan, kiedy coś jesteśmy w stanie dowieść. Czyli kiedy, tak? Dobra. Pracochłonność. Mimo wszystko pracochłonność się przekłada na koszty, ale z drugiej strony warto wiedzieć, ile to zajmie. To jest związane z kiedy, ale to zależy, jaką mamy drużynę i ta pracochłonność może się w różny sposób rozkładać na kiedy. Ja jeszcze nie rozumiem tego pracochłonność, jakbyś mógł to rozwinąć, bo jakby szacując zwinnie, to nie do końca szacujemy tylko pracochłonność. Zgadza się. To zależy, jakie podejście będziemy mieli. Czy patrzymy na punkty sprintowe i bawimy się komplikacją, czy patrzymy jednak na czas. To zależy, które podejście zastosujemy. Pracochłonność bardziej tu odnoszę do czasu, ile w jednostce czasu coś może zająć i patrzymy, jak wielki jest zespół. Natomiast niekoniecznie musimy w ten sposób patrzeć. Tylko czas, a nie kiedy, bo ten czas, jeżeli 5 osób weźmie, no to kiedy może być w różnym miejscu. Mhm. Dobra, super. Dzięki bardzo. No to wiemy już, czy określiliście, bardzo fajnie dziękuję, kto estymuje, czyli zespół i w sumie coś chcemy wiedzieć o koszcie, chcemy wiedzieć o kiedy, chcemy wiedzieć o czasie. A chciałem was jeszcze spytać, żebyście tutaj też w ten sam sposób tak naprawdę nakreślili problemy, z jakimi się spotykamy, jeśli w ogóle z jakimi się spotykacie, jeśli mówimy czy działamy w obszarze estymacji. Ktoś przesunął całą ramkę. Bardzo prośba duża ponownie, żeby nie przesuwać całych ramek. Tak jak mówię, jak widzicie, że coś jest zablokowane, to ono, to coś jest zablokowane z jakiegoś powodu. Spróbuję to teraz przesunąć z powrotem. Mam nadzieję, że mi się uda, chociaż nie chcę współpracować. Tu się nie przejmujcie ramką, po prostu wyjeżdżacie też ze swoimi sticky notesami poza ramkę na luziku. Natomiast mówię, prośba, żeby nie odblokowywać zablokowanych przestrzeni. Dobra, co my tu mamy? Musimy szacować, kiedy jeszcze nie wiemy, co będzie robione. Estymacja brana jako commitment. Pięknie. Brak pełnej wiedzy. O, to może tu będzie jedna grupa. Brak doświadczenia zespołu w podobnych zadaniach. To może troszkę coś innego. Bez znania szczegółów. Myślę, że to jest podobne. Generalnie nie czekajcie też na mnie, aż ja wszystko przeczytam i wszystko pogrupuję. Jeśli skończyliście już pisać i widzicie, że są jakieś grupy albo rzeczy, które są do siebie podobne, to pomóżcie mi i też starajcie się pogrupować tak, jak uważacie. Tu widzę, że niektórzy używają ramek. Proponuję sticky notes, to jest ten kwadracik z takim różkiem czarnym. Z lewej strony czwarta ikona od góry. Dobra. Tutaj jakieś zewnętrzne. Zdarzenia losowe, super. Analiza kiepsko opisana historii. Koestymacjonalna jako commitment, to jest ważne. Okej. Niedokładność estymacji to może być, myślę, że tutaj. Nie sprawdzają się. O, to jest ciekawy problem.
A to myślę, że to jest też tutaj commitment, to jest tu ktoś fajnego mema wrzucił, ten ciągle pływa. No tutaj mamy zdarzenia losowe, jakieś nieprzewidziane rzeczy. No dobra, to spróbujmy to pogrupować, bo widzę, że też już intensywność troszeczkę się zmniejszyła. Wiarygodność estymaty. Myślę, że to jest tutaj jako ten commitment. Tu jest zarządzanie zmianą, to ja bym to dał tutaj. Tutaj mamy też tą zmienność szeroko rozumianą i szeroko definiowaną, ale myślę, że to jest coś tutaj. Tu jest samo niesprawdzanie się, nieznajomość, to damy tutaj. Brak analizy, myślę, że też tutaj. Doświadczenie już gdzieś było chyba. To myślę, że jest zmienność. Jeśli mi pomożecie, to będzie szybciej po prostu. Tu już na pewno jest jedna duża grupa. Tu gdzieś była estymacja brana. Zmienność to dam tutaj jako damy. Awaria to też jest jakieś zdarzenie losowe. Tutaj opór samego zespołu, to jakiś. To też jest zmienność, bo ciągle pływa. To jest jakiś ten. No dobra, to popatrzmy, co możemy, jakie grupy problemów możemy znaleźć w tym podejściu. Czyli tak naprawdę mamy niejasne wymagania, nie znamy technologii, niedokładność, mała świadomość. Zakres to może tutaj możemy dać bardziej tutaj. Niedostateczna analiza. No i generalnie estymujemy coś, o czym wiemy bardzo mało. Duża zmienność. To jest wasze kolejne odkrycie. Losowość. O. Albo może zmienność. Jeśli się z jakimś stwierdzeniem nie zgadzacie, albo widzicie jeszcze coś innego, to też śmiało, śmiało mówcie. No jajkusz. Tutaj gdzieś jest opór jako ruch oporu przeciwko estymacjom. Zbyt duże zadania, to myślę, że to jest, możemy dać tutaj. Brak przewidywalności, nie sprawdzają się. W zasadzie. Albo może sprawdzalności, brak sprawdzalności. Czy jeszcze coś widzicie, co ja przeoczyłem? No bo ryzyka dla mnie to jest zmienność, opór. Sam rodzaj estymacji może. Bo tutaj mamy te godziny i dlaczego to tak długo. Dobra. Super, zidentyfikowaliście kilka rzeczy, jeśli chodzi o problemy, z jakimi się spotykacie w stosunku do estymacji. No i chciałem was tak naprawdę zabrać w taką jedną z dróg związaną z estymacją, taką jedną z najpopularniejszych i skąd ona się wzięła. Ta estymacja to jest estymacja w story pointach. Dlaczego tak jest? Ludzie generalnie ze swojej natury mają problem z estymowaniem rzeczy dokładnie, natomiast jesteśmy całkiem nieźli jako ludzie, to niezależnie od, no po prostu tak jesteśmy skonstruowani, jesteśmy całkiem nieźli w porównywaniu. Taką obserwację ktoś poczynił i to jest zgodne jakby z wiedzą też o tym, w jaki sposób działa nasz mózg,
W związku z tym tutaj trudno na przykład jest powiedzieć, ile jest tych przesmacznych cukierków w każdym słoiku, ale widzimy, że w tym środkowym jest powiedzmy dwa razy mniej cukierków niż w tym po prawej stronie, kilka razy więcej niż w tym po lewej. Czyli w sposób naturalny, intuicyjny bardzo szybko jesteśmy w stanie coś porównać do czegoś innego, natomiast określić dokładnie, co to jest, jak to jest, jest stosunkowo trudno. I z takiej obserwacji narodziła się właśnie taka koncepcja, jeśli chodzi o story pointy. Natomiast ciekawostką jest też to, że Ron Jeffries, który jest uważany swego rodzaju, można powiedzieć, ojcem czegoś takiego, w ostatnim artykule tak naprawdę powiedział: tak, mogło się tak zdarzyć, że to ja wymyśliłem story pointy, bardzo przepraszam. Cała historia generalnie jest taka, że oni wcale nie używali story pointów, tylko zaczęli estymować, ile czasu coś zajmie im zrobienie im jakiegoś zadania i zaczęli do tego używać idealnych dni developmentu, czyli dni developmentu, którym nikim nie przeszkadza, tylko siedzą i kodują. I był to taki przelicznik razy 3, no ale bardzo ciężko im się zaczęło rozmawiać z biznesem, ponieważ też używali storysów do opisywania wymagań funkcjonalnych. No i ciężko im tak było mówić, bo biznes po prostu nie rozumiał, dlaczego zadanie, które jest wyestymowane na jeden taki idealny dzień, tak naprawdę zajmuje 3 dni roboty. Po prostu ciężko było im to przetłumaczyć, więc żeby od tego odejść i stworzyli taką koncepcję punktów, czyli story pointy dla każdego zadania, bo wtedy łatwiej było im się dogadać z biznesem. Natomiast to, co on teraz podkreśla, to jest tak naprawdę to, że jakby story pointy nie służyły tak naprawdę do właśnie takiego estymowania i podawania jakichś bardzo dokładnych commitmentów. Później został wymyślony planning poker, spopularyzował go Mike Conn i w oparciu o zmodyfikowany ciąg Fibonacciego zaczęliśmy w naszych projektach używać story pointów jako miary porównywania między sobą zadań. Czyli chcieliśmy osiągnąć taki efekt, żeby story pointy, które są oderwane od czasu, ponieważ są tylko miarą relatywną, porównujemy zadanie A z zadaniem B i z zadaniem C, z założenia miały pozwolić deweloperom właśnie porównać, czy coś jest większe, czy coś jest mniejsze i o ile jest mniejsze lub większe. No i miało ułatwić to tak naprawdę określanie, z jakimi zadaniami mamy do czynienia. Zostało to też opisane jako taka ocena pracochłonności czy wysiłku, jaki jest potrzebny do zrobienia danego zadania, o czym tutaj już było wspominane. I to, co ja bym chciał Was teraz poprosić, kurczę, zapomniałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, no ale trudno. To, co chciałbym was zaprosić, to jest tak naprawdę na ćwiczenie rzucanie kotem i zrobię tu pauzę, bo zapomniałem oczywiście o jednej rzeczy, a chciałem, żebyście ją zrobili. Tak to jest. Jest jeszcze coś takiego jak fan retro, które miało być na samym początku. Nie wiem, Paweł, czy możesz wrzucić link do tego, żebyście sobie weszli i już rozpędziliśmy się z warsztatem, ale przyszliście tu na ten warsztat z jakimiś oczekiwaniami w stosunku do niego. Także teraz zapauzujemy na chwilę warsztat przed ćwiczeniem i cofniemy się do tego fan retro. Wbijcie tam proszę i prośba jest taka, żeby każdy z Was napisał jedno oczekiwanie w stosunku do tego spotkania, w stosunku do tego warsztatu i już. Także teraz jeszcze no 2-3 minutki, żebyście mogli tam wbić i napisać te moje oczekiwania. I zapamiętujcie też swoje karteczki. Tam jak coś można podać chyba imię. Tak, żebyście mogli, chociaż widzę, że się tu anonimowi tylko pojawiają. No to musicie jakoś, w jakiś sposób zapamiętać swoje karteczki.
Paweł, dodawać też rezultat oczekiwany? Nie, nie, to będzie na koniec. Tylko okay. I wyłącznie moje twoje oczekiwania, przychodząc na ten warsztat. Dobra. Mówię, jak coś, to jakieś może imię tam sobie wpiszcie czy coś, bo tak, żebyście później nie szukali za długo, bo jeszcze wrócimy do tych karteczek. Wydawało mi się, że powinno być tak, że musicie wpisać imię, ale widocznie jest inaczej. Też jest okej. Dobra, to jeszcze pół minutki. Dobra, parę się już pojawiało. Ci, którzy jeszcze nie napisali, tam to prośba serdeczna, wbijcie i dopiszcie. Dobra, natomiast tutaj w głównym tym wracamy, niedługo będziemy przechodzić do breakout roomów, ponieważ chciałem was zaprosić na takie ćwiczenie, które się nazywa rzucanie kotem. Chciałem jakby wam pokazać, czy zabrać taką podróż, że jestem product ownerem, a wy będziecie w zespołach deweloperskich podzielonych przez Pawła na równe zespoły. I moim wymaganiem w stosunku do was jako zespołów jest to, żebyście wyestymowali w story pointach rzut takimi przedmiotami jak kamień, tort, róża, kartka papieru i kot. Będzie na to około, myślę, że 12 minut. Także to też weźcie pod uwagę, żeby zdążyć wyestymować wszystkie te elementy. Jak to będzie się odbywać? Chodzi o to, żebyście zauważyli tą zasadę relatywnego estymowania, bo jakby to leży u podstaw w ogóle estymowania w story pointach. Czyli żebyście porozmawiali o tym, jak pracochłonne, czy jak trudne, albo jak łatwe jest rzucenie takim przedmiotem. Zadanie jest takie, że ten przedmiot ma przelecieć 1 metr w powietrzu i później w stanie niezniszczonym wylądować, jakby znaleźć się na mecie tego lotu. Takie narzędzie, które też możecie i chciałem wam pokazać, używać na przykład w swoich zespołach, to jest właśnie Planning Poker Online. W grupach, jak już będziecie podzieleni na grupy, umówcie się od razu na samym początku, która osoba rozpocznie grę, czyli tutaj na przykład będzie grupa A. Tu zostawiamy fawonici i jedna osoba będzie tą osobą, która będzie takim masterem grupy i będzie mogła odkrywać te karty w momencie, kiedy wszyscy już zagłosują. Jak wejdziecie, to tutaj trzeba wejść w ten invite players, wrzucić sobie, czy powiedzieć sobie, jaki jest ten link do waszego pokoju na tym narzędziu. I wtedy wszystkie inne osoby z pokoju dołączą do niego. No i zaczynacie rozmawiać. Zaczynacie rozmawiać o tym, jak czasochłonne waszym zdaniem jest rzucanie na przykład różą. Każda z osób wybiera jakąś wartość z tego zakresu, który jest tutaj dostępny. Tylko tyle powiem. No i każdy wybiera jakąś wartość. W momencie, kiedy wszyscy już wybierzecie wartość, osoba, która jest tym masterem pokoju, odkrywa te karty i zaczynacie widzieć, jakie wartości tutaj każdy z was dał. Jeśli wartości są takie same, to jesteście w domu, macie estymację tak naprawdę. Jeśli wartości są różne, no zaczyna się rozmowa. Przeważnie jest to tak, że ktoś, kto dał najmniej, zaczyna rozmawiać z kimś, kto dał najwięcej. Może ktoś ma mega doświadczenie w rzucaniu tortami na przykład i wie, jak to się robi. Robi to co weekend i po prostu ma w tym doświadczenie, więc może nauczyć innych, czy powiedzieć im, jak to zrobić najbardziej efektywnie. Zwróćcie też uwagę, że nie ma sensu stracić za wiele czasu na dyskusję, czy coś jest trójką, czy piątką, czy dwójką, czy trójką, czyli nie ma sensu jakby przekonywać się, czy mówić, za długo dyskutować, jeśli wartości są bardzo blisko siebie, ponieważ dla całości estymacji nie ma to większego znaczenia, czy coś jest dwójką, czy trójką. Po prostu trzeba arbitralnie zdecydować, gdzie czujemy się lepiej. Pawle? Tak?
Mamy pytanie od Joanny. Tak. Czy mamy punkt odniesienia? No, w zespole będziecie sobie musieli ten punkt odniesienia znaleźć albo określić. Jeśli będziecie mieli estymację, na przykład w trakcie rozmowy wiecie już, uzgodniliście, że kamień to jest tyle i tyle, to na tej tablicy prośba, żeby po prostu kliknąć, wstawić i uważacie, że to jest tam na przykład dwójka, nie? I tak każdy zespół, te zespoły, dasz radę też ponazywać, nie? Żeby każdy wiedział, w którym jest zespona. Ja tu będę tak, zagadywał. Chwilę to zajmie, tak? Nie wiem, a ja tu będę zagadywał w takim razie, a bym cię bardzo poprosił. Także chcemy wyestymować to, co tutaj, o czym tutaj mówiliście. Wy jesteście zespołem deweloperskim, który później będzie wykonywał tą pracę, tak? Który później będzie wszystkimi tymi przedmiotami rzucał. Ile mnie to będzie kosztowało? Na jaką odległość mamy rzucać tymi rzeczami? Na 1 metr. Jeden metr musi przelecieć. Okej. Okay. I jedna osoba będzie tym rzucała ostatecznie. Jedna osoba będzie tym rzucała, tak. Wy jako zespół wyceniacie to, czy estymujecie, jakie to jest pracochłonne, czy tam trudne, bądź łatwe. Natomiast sam rzut, później już wykonanie algorytmu rzutu, to już będzie jedna osoba będzie tym rzucać. Okej, okay, możemy zaczynać. Dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, tak, że zakładamy, że już wszystkie oczywiście sprzęty do rzucania mamy dostarczone, tak? Kamień, tort, oczywiście róże, etc. Tak, pod tym kątem jestem dobrym produktownerem i tutaj wszystko wam dostarczam. A słyszałem, że w Polsce są najlepsze zespoły od rzucania na odległość 1 metra różnymi przedmiotami i wierzę w to, że mi to super wyestymujecie. Za pomocą tego narzędzia wpisujcie tutaj od razu wyniki, czas 12 minut, zobaczymy jak to będzie szło, może dorzucić. A to przepraszam, jeszcze pytanie, ten przedmiot ma się zatrzymać na odległości 1 metra, czy ma tam dolecieć i może przelecieć dalej? Może przelecieć dalej, minimum 1 metr. Okej. Okay. Natomiast, no tak, minimum 1 metr. Widziałam, że Kasia ma artefakt kota. Tak, czyli ma doświadczenie, także... Będą rzucanie. Testy chyba. Dobra. Zaczynamy? Jeśli nie ma więcej pytań, to tak. Tu jaka fajna, 7-8. Ktoś tam stoczył ciężką walkę. Ale to jest 7... Albo 8 czy 7,8? Nie, dowiemy się. 7,8. No to już 8. Okej. Okay. Widzę, że nowa funkcjonalność Jiry wykorzystana do cna. No chyba, to ja tak się cieszyliśmy, że w końcu to możemy robić. Teraz estymujemy do 3 miejsc po przecinku. Jak to jest? Już te pokoje się zamknęły? Wszystkie? Tak, tak, wszyscy już są. A, dobra, bo ja tak sobie na ekranie widzę tylko 2 osoby i mówię, tak sobie jeszcze czekam. Dobra, no to spoko. Jak wam się estymowało zespoły? No, trochę pytanie. Ciężko. Ciężko, o kurczę. Sympatycznie. No, zobaczmy w takim razie, no, produkt owner przychodzi, patrzy, co te moje zespoły zrobiły, wyestymowały. No generalnie kurczę, trochę nie bardzo rozumiem, bo ja jako product owner, no bo tortem jeden zespół to chce zrzucać za 4, drugi za 21, za 25. Każda estymacja jest inna. No i to coś jak to jest? No przecież tymi samymi przedmiotami macie rzucać. Czemu to tak? Product owner nie przyszedł i nie wyjaśnił. Właśnie. No, życie. Życie jest źle, bo dużo jest 21-21. Tort akurat dobrze wyszedł. No ale jest też różnica między 5 a 21. No.
Tutaj chyba dobrze było mieć granicę między minimum i maksimum. Wtedy można by to oszacować, bo to robimy porównanie, tak, między tymi elementami rzutu. I no, wtedy widzielibyśmy... Porównujemy zespoły między sobą. No właśnie. Velocity. Kasia, właśnie o to mi chodziło generalnie. Dziękuję. Nie daliście się wpędzić w tą pułapkę. Dokładnie tak. Chodzi generalnie o to, że każda z tych estymat jest dobra. Nie ma złej. Wynika to z tego, że każdy zespół miał inne doświadczenia. Może mówię, ktoś w co weekend rzuca tortem albo kotem, takie hobby, i ma w tym duże doświadczenie i dlatego na przykład ocenił rzut kotem na 3, a ktoś inny ma to doświadczenie mniejsze, dany zespół ma mniejsze doświadczenie czy mniejszą wiedzę na jakiś temat i wyestymował coś na więcej. Powiedzcie mi, dlaczego tu nie ma wartości większej niż 21, tak ogólnie? Bo to już jest ten poziom złożoności, że wyższe estymaty tracą sens. Super. To jest coś, bo ja chodziłem po pokojach i to jest coś, co chciałbym, żebyście na pewno zabrali i zapamiętali, że bardzo ważne jest to, żebyście w zespołach, jeśli wprowadzacie coś takiego, na pewno na samym początku określili skalę, w jakiej my w ogóle się poruszamy. Bo nie ma nic złego, jeśli ta skala się będzie kończyła, nie wiem, na 100, czy tak naprawdę na jakiejkolwiek wartości, na jaką się umówicie. Ale ważne, żeby każdy miał świadomość, co to oznacza i w jakiej skali się poruszamy. Tu wybraliście, powiedzmy, rozumiem, że ten maksymalny próg z prawej strony jako najbardziej trudny, 21. To jest też coś, co ja osobiście też najczęściej w ten sposób to stosowałem kiedyś. Po prostu, żeby ta skala miała kilka stopni, natomiast żeby to nie było tak, że jest 15 rzeczy do wyboru, bo to też nie przynosi wartości, jeśli ona jest zbyt dużo rozbudowana. Co jeszcze podczas estymowania wam się rzuciło w oczy, albo jakie macie wnioski? Naprawdę te wnioski, tu jest miejsce na wnioski, to już troszeczkę się przesuniemy. Jakie macie jeszcze wnioski z estymowania rzucania kotem albo obserwacji? Dobrze jest dopytać, czym tak naprawdę rzucamy. Mhm. Spoko. Zapiszesz też to później na karteczce? Super, dzięki. Tak jak ja chodziłem po pokojach, to co akurat mi się udało wyłapać, to jest na przykład coś takiego, że w jednej grupie była dyskusja, że coś wyceniliśmy na 1 i było to akurat rzucanie kamieniem i były takie głosy właśnie, że i to było gdzieś na początku estymowania, w związku z tym takie od razu przyjęcie pierwszych estymat na poziomie 1 powoduje, że później, jeśli się pojawi coś mniejszego, no to już trudno coś mniejszego niż 1 wybrać. Także dobrze jest tak naprawdę na początku na oko nawet wybrać coś, co jest, no, ma jakieś miejsce po lewej i po prawej stronie. O skali już powiedziałem. Jedna rzecz w jednym zespole mnie uderzyła, ponieważ usłyszałem tam, no to mamy coś, wyciągamy średnią ze story pointów, które jak rozumiem członkowie zespołu położyli na stole. I chciałem was spytać, co wy o tym myślicie. Nie. Dobra, mamy jeden głos na nie, dobrze. Dwa. Broń Boże. Nie. Zła praktyka. To też zależy, ja też, jaka to jest szkoły. Różnica pomiędzy estymacjami. No ale, a to może obrońcy teraz wyciągania średniej, czy są jacyś? Bo my z tego korzystaliśmy, z drugiej strony no nie widzieliśmy jakby innego narzędzia do wypracowania jakiegoś wspólnego stanowiska, tak? A czas nagli i musieliśmy cokolwiek wymyśleć, więc bardzo często okazywało się, że no i tak, prawda, ktoś tam miał jakieś inne podejście do tego, co ma być rzucane i no to bardzo przyspieszało pracę. Czyli właśnie zrezygnowałeś z największej wartości w estymacie, czyli w dyskusji między ludźmi, a nie w wyniku. Ale to też wynikało z czasu, bo my też zaczynaliśmy rozmowy i bardzo często te osoby jakby no okej, okay, już się, ja też tak miałem, że do mnie argumenty trafiały, natomiast no już szliśmy dalej, żeby nie powtarzać całego procesu estymacji. Tylko też warto się chyba zastanowić, czy lepiej jest oszacować nie do końca dobrze, powiedzmy, niż w ogóle nie oszacować i gdzieś, nie wiem, przeciągnąć to, przedłużyć ten czas. Wiadomo, że to i nas czas gonił, nie? Ale tak w realu to
to może taka błędna wartość może być nieraz, może mieć wpływ, gorszy wpływ niż brak tej wartości, kiedy jest potrzeba jej oszacowania rzetelniej później. Ale w realu też tak zgodnie powiem wam. No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że w rzeczywistości też przeważnie jakiś tam czas nas gdzieś goni i ta presja gdzieś tam zawsze istnieje. To jest jeszcze jeden goni, tylko ważny jest commitment, a jak idziemy w średnią, to znaczy, że commitment jest taki, że nikt z nas nie bierze odpowiedzialności za to. Po prostu jest średnia. To jest jeszcze jeden punkt do dodania, jeżeli chodzi o tą średnią, bo narzędzie samo w sobie dawało możliwość wyciągania tej średniej, więc być może to narzędzie nie powinno dawać tego, no, jeżeli to jest zła opcja. Dobra. Tak, to jest narzędzie. Narzędzie, nie? Natomiast to uwaga do twórców, narzędzie. Nie wiem, to możecie napisać feedback, natomiast tak, no to, że narzędzie ma jakąś funkcję, to nie znaczy, że ona jest idealna. Jira, co tu już też padło ze strony Kasi, tak, że Jira też wprowadziła super funkcję estymowania w ułamkowych częściach story pointów. I można tam estymować, nie wiem, do 2 czy 3 miejsc po przecinku. No fantastyczna funkcja, wszyscy na nią czekaliśmy. Ale to, że ona tam jest, nie wiem, kto na to wpadł, ale no, to nie znaczy, że trzeba z niej korzystać. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze ja wyłapałem, to jest w grupach pojawiało się coś też takiego, dobra, to w sumie to ja już się zgadzam na tą estymację, to tam ja się dostosuję z moją punktacją. Czy myślicie, że... Znaczy jeszcze, żeby podsumować, używanie średniej do estymowania to nie jest dobry pomysł, natomiast mówię, kolejnym rzeczą, którą wyłapałem, to jest to, że ja to się dostosuję już takim, spoko, ja już nie będę się tam zagłębiał. Zgadzam się z kolegą sprzedawcą. Co myślicie na ten temat? Czy to jest dobra praktyka? No to zależy od powodu zgody. Bo jeżeli na przykład były rzeczowe argumenty i przemówiły to danej osoby, która zmieniła zdanie, na przykład uważa, że dana rzecz jest trudniejsza, została przekonana, to tak. Ale jeżeli to jest robione dla świętego spokoju, to nie. Wydaje mi się, że nie. Generalnie idea planning pokera też jakby wynika z tego, że dlatego nie odbywa się to najpierw na zasadzie takiego głosowania w tajemnicy, nazwijmy to. Każdy nie pokazując innym wyniku, wybiera jakąś wartość, nie pokazując jej wcześniej, tylko pokazują jednocześnie. To jest jedna z takich cech takiego trybu działania. Po to, żeby się nie zakotwiczać, tak? Żeby osoby nie zakotwiczały się jakąś estymacją. A ja to w sumie to samo, co ja estymuję tak jak kolega i koniec jakby rozmowy, koniec dyskusji. Tylko tak naprawdę, żeby każdy rzeczywiście mógł się wypowiedzieć. Oczywiście do tej estymacji też jest potrzebny cały zakres szacunku, odwagi, po to właśnie, żeby osoby albo o większym doświadczeniu, albo o większej takiej ekspresji w zespole nie nakryły czapką osób, które tej ekspresji nie mają. Tu rola oczywiście Scrum Mastera, żeby umożliwić takie środowisko, żeby je stworzyć, po to, żeby ta dyskusja rzeczywiście była równa i przynosiła wartość. Czy jeszcze coś mam z jakiejś obserwacji macie, jeśli chodzi? Ja bym tylko dodał to, że my stosujemy często jako jedną z większych zalet to wymiana wiedzy, natomiast zawsze robimy tak, że staramy się doprowadzić to głosowanie drugi, trzeci raz po to, żeby bardzo bliskie były szacunki. To według nas jest duża, duża, duża zaleta, że to pierwsze odkrycie, tak jak powiedziałeś Paweł, jest takim, każdy musi powiedzieć, co o tym myśli, tak? I w tym kontekście bardzo się koncentruje na wyłapaniu tego, co jest, natomiast potem jakby siła argumentów powoduje, że zbliżamy się do siebie, to jest bardzo cenne. To, co jest jeszcze bardzo wartościowe, to jest to, że planning poker jest demokratyczny w tym sensie, że i tester może się wypowiedzieć, i deweloper, i frontend, i backend, i jeszcze ktokolwiek inny jest w zespole. Zawsze mnie boli, jak ktoś mówi, może się tester wypowiedzieć i deweloper, to tak mnie zawsze to boli, bo dzielimy deweloperów na testerów i innych, ale rzeczywiście. Znaczy inaczej, chodzi mi bardziej o to, że QA, ktoś, kto specjalizuje się w QA-u, coś, co ja zwalczam notorycznie, ale też coś, co notorycznie obserwuję, że tester jest mimo wszystko traktowany gdzieś na końcu tego łańcucha wytwarzania, a ja uważam zupełnie odwrotnie, że powinien być na początku.
I jakby tutaj jest to umożliwienie, że tester też ma tą przestrzeń do podzielenia się swoim punktem widzenia i wpływania na to, co się w tym zespole dzieje, jeśli chodzi o taski. Paweł, to wiesz co, bo nie wiem czy teraz, czy jest dobry moment, ale właśnie, bo nam wypadło, że to wyliczanie średnich nie jest najlepszym rozwiązaniem, to powiedz tak, w idealnych warunkach to co? Powinniśmy sobie usiąść i przedyskutować rozbieżności, które u nas na przykład w grupie nastąpiły? Dokładnie, masz jakieś wartości, tak? Ktoś dał dosyć małą, ktoś dał dosyć dużą. I teraz nie tyle, że my się chcemy przekonywać i, że tak powiem, przeciągać jedną osobę na drugiej stronie, tak, ale dyskutujemy, czy powinniśmy. Zespół powinien porozmawiać, dlaczego ja uważam tak, a dlaczego ja uważam tak. Ktoś może powiedzieć, ale ja to nie wiem, robiłem już, wiem jak to zrobić, znam kruczek, no cokolwiek innego i to jest proste. A ktoś drugi może zwrócić uwagę, ale zapomniałem, nie pamiętałeś, że to trzeba się, nie wiem, tam połączyć z jakimś jeszcze, nie wiem, innym frameworkiem, systemem, cokolwiek innego i przez to jest trudne, bo tam, nie wiem, baza jest jakoś skomplikowana, cokolwiek innego i rozmawiacie, tak, czy zespół rozmawia i następuje właśnie drugie głosowanie, tak, po jakby sesji rozmowy na temat taska następuje drugie głosowanie i znowu patrzymy, czy jakby ta wymiana wiedzy, bo to co następuje, to jest wymiana wiedzy i wymiana doświadczeń na temat tasków. Czy na temat tego, jak złożone zrobienie tych tasków może być. I następuje druga tura. Jeśli teraz w drugiej turze argumenty właśnie, które padły w tej pierwszej części, w pierwszej rozmowie spowodowały, że ktoś zmodyfikował swoją wycenę czy ocenę czy estymację, to już jesteśmy bliżej, tak, o krok bliżej, albo może już w ogóle wcelowaliśmy w to, ile uważamy, że to jest tych story pointów. Natomiast jeśli nadal rozbieżności istnieją, no to znowu rozmawiamy i dlaczego tak jest. No. I generalnie chcemy doprowadzić do sytuacji. Mówię, to nie chodzi o to, żeby wszyscy dokładnie takie same karty wyciągnęli, identyczne, ale żeby te rozbieżności były małe. Bo tak jak mówię, później na przykład dyskutowanie przez godzinę, czy to jest dwójka, czy trójka, no to akurat już nie przynosi specjalnej wartości. Jeszcze podrzucę jedną fajną metodę. Powiedzmy, ja rzuciłam trójkę, Paweł rzucił ósemkę. To fajnie jest też pomyśleć, dobra, teraz co, jak ja bym miała rzucić ósemkę, to co się wtedy wydarzyło? I Paweł tak samo, tak? Paweł, co musiałoby się stać, żebym dał trójkę? Aha. To też takie trochę przeramowanie, wejście sobie w buty i trochę wtedy przestajemy bronić swojej decyzji jak niepodległości, nie? Natomiast mówię, no ważnym elementem z moich obserwacji jest właśnie to, że tu rola ponownie Scrum Mastera, żeby to środowisko w danym zespole umożliwiało taką bardzo otwartą i odważną wymianę tych doświadczeń, bo w przeciwnym razie może się to skończyć właśnie tym, że senior powie, a to jest tyle i tam, a juniorzy się po prostu mają nie odzywać i do tego nie należy dopuszczać, no bo wtedy jakby wartość całego zadania jest nieistotna. Proszę, trochę pójdzie teraz pytanie do Kasi, bo jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, Kasiu, to jakby taki trochę odwrócony model, jakby była trójka i ósemka, to ta osoba, która by rzuciła trójkę, co by mogła powiedzieć, co by musiało być, żeby to była ósemka, tak? Czyli odwróciłaś jakby model, nie argumentować to, co dałaś, tylko co dla Ciebie musiałoby być, żebyś dała ósemkę. No, super pomysł, dzięki, bardzo mi się podoba. Dobrze, słuchajcie, teraz mam do Was pytanie, czy stosujecie story pointy w swoich projektach? To nie wszystkich widzę, bo są powyłączane kamerki, ale tak widzę kiwające się, potakująco głowy, czyli zakładam, że mniej więcej tak. Mam do Was pytanie. Spędziliśmy ileś czasu, zespół deweloperski spędził ileś czasu nad estymowaniem. Chciałem wrócić do problemów, które tu, bardziej po co i dlaczego. Czy estymacja, którą otrzymaliśmy, odpowiada nam na te pytania, które uznaliśmy, że no, są istotne. No teraz widzę też ma kiwające się głowy, ale nie bardzo. Akurat zaprzeczająco. To bardzo ciekawe chyba, nie? No generalnie chciałem Wam coś pokazać i jakby moim celem też jest to, że po tym warsztacie, żeby wybić, znaczy nie wybić, żeby dać Wam taką refleksję na ten temat, jeśli chodzi o story pointy.
W ogóle to ćwiczenie jest w ogóle bardzo fajne. Ono się świetnie sprawdza i w zespołach deweloperskich, i w zespołach biznesowych. Zachęcam Was, żebyście, jeśli macie jakiś biznes, żeby on też brał w tym udział, bo to ćwiczenie świetnie obrazuje, że to wcale nie jest takie proste, że to jest, wymaga dosyć dużo wysiłku i w ogóle ta rozmowa i wspólne zrozumienie jest istotne. I zrobienie takiego ćwiczenia, oczywiście my to robiliśmy tak mega sprężając się tak na spokojnie, myślę, że można dać, znaczy zwykle daję więcej czasu zespołom, tam jeszcze trochę opowiadam, chodzę, dopytuję, czy zespoły dopytują o różne rzeczy i po prostu też robiąc to spokojniej, to ćwiczenie świetnie wypala i świetnie ludzie zaczynają rozumieć, zaczynają kumać, o co chodzi. Natomiast tak jak zauważyliście, no to pytanie, to estymowanie w story pointach nie odpowiada na dosyć istotne pytanie. To, co się dzieje później z tymi story pointami, no to zaczynamy sprinty, czy zaczynamy pracę, pojawiają się jakieś bear down charty. Nie wiem, jak wasze bear down charty sprintowe, no moje przeważnie wyglądają tak, nie wyglądają tak pięknie książkowo jakoś. Kurczę, no chyba nie umiał te bear down charty, czy moje zespoły. Później patrzymy i bardzo często słyszę, że nasz team velocity to jest tyle i tyle story pointów, dzięki temu biorąc do sprintu bierzemy tyle i tyle story pointów i wiemy, że coś zostanie potencjalnie zrobione, a zaraz za tym bardzo często jeszcze pada takie zdanie, no i, a w ogóle to fajnie jest, jak jeszcze jakby ten wykres rośnie, czyli pokazujemy, że robimy coraz więcej story pointów, czyli zespół pracuje coraz szybciej i w ogóle jest super ekstra. To akurat jest totalny antypattern, bo to jest taka inflacja tak naprawdę story pointów. Do tego też jeszcze za chwilę dojdziemy. No i jakby używamy, czy opieramy się, jeśli chodzi o te story pointy, patrząc ile ich w trakcie sprintu robimy, czy też jest spalane, jakkolwiek to określamy. No i to sobie funkcjonuje, natomiast to znów nie odpowiada nam na to pytanie. Ja też tak robiłem, natomiast to, co zawsze mnie uwierało, to, że te story pointy nie do końca oddawały taką rzeczywistość, nazwijmy to. I co ciekawe, ktoś też w ten sposób pomyślał. Tanner Wartam i Mattia Battiston. Tutaj jak klikniecie w linki, to są linki te na tych karteczkach. Linki są do takich moich notatek z ich wystąpień. Można tam zobaczyć też ich wystąpienia. I oni zrobili bardzo fajną rzecz w swoich zespołach, moim zdaniem. Po prostu zaczęli obserwować, co się rzeczywiście dzieje, jeśli chodzi o estymację w story pointach, tutaj na dole ile jest story pointów, a rzeczywisty czas wykonania taska. Ile on rzeczywiście zajęło jego zrobienie. I tak jak tutaj, myślę, że na tym najlepiej widać, coś, co zostało wycenione przez zespół deweloperski, na przykład taką metodą, jak my robiliśmy przed chwilą, na 2 story pointy, mogło zająć równie dobrze 3 dni i 20 dni realnego czasu developmentu. I tak samo było przy innych taskach. Tanner tak naprawdę obserwował to samo, tak, że zmienność estymaty jest, no, jakby tu pokazana, jak bardzo zmienny jest czas rzeczywistej realizacji. A czas, tak jak na samym początku warsztatu jakby sami doszliście do tego wniosku, czy sami tak podsumowaliśmy, że ten czas, ile to zajmie, czyli ile będzie to kosztowało, bo koszt tak naprawdę też jest funkcją czasu, no jest dosyć istotnym elementem, który wszyscy chcą wiedzieć. No i przychodzi ten Zbyszek i pyta, na kiedy to będzie. No jak mu powiemy, no to będzie za 30 story pointów, no to chyba nie będzie specjalnie zadowolony, a przynajmniej nie będzie wiedział, co z tym zrobić. Stąd też się pojawia oczywiście w wielu firmach i w wielu projektach jakaś próba przeliczania story pointów na czas, co też ma swoich zwolenników i przeciwników. Natomiast tak czy inaczej nie zmienia to faktu, że zobaczcie, jak duża jest zmienność, czy jak duży jest rozstrzał tej estymaty w story pointach w stosunku do rzeczywistego czasu, w jakim task został zrealizowany. Także to chciałem Wam zarzucić, czy zostawić Was z taką refleksją, żeby o tym pomyśleć w swoich zespołach, w swoich projektach i jeszcze chwilkę pogadać na ten temat właśnie w taki sposób.
że w momencie, kiedy zaczynamy estymować, no to idziemy do deweloperów, a bardzo często idziemy do jakiegoś seniora, no bo on jest najbardziej doświadczony. Dostaje on task i no, na ile to zajmie. Tam na tych karteczkach, które pisaliście, też dosyć dużo z tych karteczek było, że chcemy coś wyestymować, ale nie jest dokładnie wiadomo co, nie jest dokładnie opisane, nie jest dokładnie zrozumiane, jest za mało informacji, jest wiele jakby zmienności czy niepewności w tym, co mamy wyceniać, a na koniec to, aby cena jeszcze bardzo często czy najczęściej zamienia się jeszcze w takie zobowiązanie, że to tyle, a nie, zajmie tyle, a nie dokładnie tyle czasu, ile to zostało wyestymowane. To, co jest ważne tak naprawdę z mojej perspektywy, to jest takie właśnie chodzenie do wróżki, która no, na ile to zajmie? No tak, tyle i tyle. Tak, popatrzenie w sufit, w okno i to jest takie rzucenie, oczywiście poparte jakąś tam doświadczeniem mniejszym czy większym, ale bardzo często jest to totalne zgadywanie. Co więcej, też tam pisaliście na karteczkach, że jest dużo zmiennych, jest dużo rzeczy, które się wydarzają po drodze, jeśli chodzi o same taski, albo jeśli chodzi o to, co się dzieje dookoła zespołu czy dookoła poszczególnych deweloperów. Czyli tak naprawdę próbujemy znów przewidzieć pogodę, która czy naszą pracę, która no, obserwacja, myślę, że teza taka, że praca deweloperska związana z pracą umysłową i tworzeniem nowych rzeczy no jest mimo wszystko dosyć nieprzewidywalna. My próbujemy ją przewidzieć właśnie jak pogodę. Co jeszcze na to wszystko wpływa? Na to wszystko się nakłada jeszcze fakt, że ludzie z natury są, jak to powiedzieć, zbyt pewni siebie w swoich ocenach. To każdy z nas tak ma, najzwyczajniej w świecie to jest cecha naszych mózgów, że jeśli wpada nam jakaś myśl, to już się do niej przywiązujemy i tak naprawdę trudno się od niej odłączyć i zaczynamy szukać, jesteśmy przekonani, że to jest bardzo dobra myśl i ciężko znaleźć argumenty, inaczej, nawet nie szukamy argumentów, żeby ją obalić, a tak naprawdę szukamy argumentów, żeby potwierdzić nasze wrażenia czy nasze przekonania. Także jesteśmy tacy, czyli ktoś, kto estymuje jest overconfident, jest zbyt optymistycznie przywiązany do tego, co wyestymował. Dodatkowo jesteśmy właśnie sami siebie, staramy się postrzegać jako super ekstra fajnych ludzi, którzy jeśli coś powiedzą, to już będzie dobrze i na to jeszcze się nakłada cała masa błędów poznawczych związanych w ogóle ze sposobem czy tokiem myślenia. A na to wszystko jeszcze bardzo ważny element jest taki, że jak pójdziecie do dewelopera, no to on wyestymuje swoją pracę. Tak? Wyestymuje swoją pracę, nie biorąc pod uwagę, że to nie jest tylko stworzenie kodu, ale to jest jeszcze całe mnóstwo różnych innych kroków po drodze. To jest code review, to jest jakieś testy, to są jeszcze jakieś inne kroki, które w waszym procesie pracy występują, plus czekanie pomiędzy tymi wszystkimi krokami, które tak naprawdę składają się na cały system pracy i to tak naprawdę jest czas, który zostanie poświęcony na dany task. Natomiast deweloper bardziej będzie myślał o swoim czasie. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o estymację. Jeśli deweloper wyestymuje coś na 8 godzin, no to salesi najczęściej sumują te godzinki i to już jest estymacja. Natomiast no to coś, co jest wyestymowane na 8 godzin, no to nie znaczy, że będzie kodowane 8 godzin, ponieważ żaden deweloper, jeszcze nie znam takiego, który potrafi usiąść i ciurkiem siedzieć 8 godzin i przez 8 godzin pisać kod. Jest to raczej mało prawdopodobne. Także krótko mówiąc, estymacja 8-godzinna to nie znaczy, że coś zajmie jeden dzień pracy. Także pomyślcie o swoich projektach, bardziej zachęcam do myślenia właśnie z uwagi na te wszystkie problemy związane z estymowaniem tym, które robiliście przed chwilą. Bardziej w kierunku myślenia o tym pod kątem całego systemu pracy. Jako przykład można podać, no teraz jest to oczywiście trochę tricky, bo generalnie wszyscy siedzimy w domach i nigdzie nie chodzimy, ale jak było można chodzić, to gdybyście wychodząc z domu włączali stoper i wchodząc do biura go wyłączali,
no to możecie powiedzieć, że macie to całkiem nieźle wyestymowane, jeśli chodzi o drogę do pracy. Tak, mniej więcej ona zajmuje ileś tam czasu. Natomiast to nigdy nie jest tak, że ona zajmuje dokładnie tyle czasu, ile wy sobie zakładacie. Wychodząc z domu mówicie, dobra, to mi zajmie 40 minut dojazd do pracy, ale po drodze, nie wiem, tramwaje się popsuły, tak, coś się stało, jeden tramwaj wjechał w budynek, zdarza się i generalnie cała estymacja, że dotrę w danym czasie do pracy, no już jest nieaktualna i ten czas się wydłuża. A któregoś dnia mnie kolega podwiezie i nie będę jechał 40 minut, tylko 20. Są to rzeczy nieprzewidywalne i tak naprawdę, jeśli pomyślicie o tym pod kątem, taką analogię przenosząc do programowania, to jest podobnie. Moim ulubionym przykładem jest to, że idzie świetnie dewelopowanie, a później się zespół czy deweloper zacina na 2 dni i nie wiadomo, co się dzieje, no kod się nie działa, nie kompiluje cokolwiek, a na końcu się okazuje, że gdzieś tam zginął przecinek albo jakaś spacja w kodzie i nie było można tego znaleźć. Zupełnie nieprzewidywalna rzecz, ale też się zdarza. I to jest coś, co trudno przewidzieć. Do czego to nas prowadzi? Prowadzi to nas tak naprawdę do tego, co jest też wymienione w samym Scrum Guide jako bardzo istotna rzecz, jeśli nie podstawa, czyli empiryzmu. Że nie chcemy się opierać, znaczy, że chcemy się opierać, jeśli chodzi na przykład o naszą pracę, jeśli chcemy się opierać, chcemy się opierać w naszej pracy o konkretne dane i te dane tak naprawdę mamy. Ponieważ jeśli wychodząc z domu włączę stoper i wchodząc do pracy wyłączę ten stoper, to danego dnia będę miał jakąś tam wartość, że zajęło mi to tyle i tyle czasu. I tak codziennie, jeśli będę sobie prowadził, że tak powiem, taki zapisek, to z czasem powstanie mi taka cała seria kropek na wykresie. I tak samo jest z taskami. Task kiedyś został zaczęty, oczywiście zgodnie z jakimś ustalonym w zespole czy w projekcie. W pewnym momencie uznajemy, że prace nad nim się rozpoczęły. W pewnym momencie on spełnia definition of done, czyli też mamy te dwa punkty, które możemy określić i też możemy postawić kropeczkę na takim wykresie. Zbiór takich kropek jest losowy. Jakkolwiek to śmiesznie brzmi. Natomiast to, że on jest losowy, to nie znaczy, że nie można w oparciu o niego wyciągać jakichś wniosków. Jednym z takich wniosków jest na przykład określenie percentyla, czyli ile tych kropeczek jest poniżej lub powyżej danego percentyla. Czyli teraz, jeśli przychodzi do nas product owner i mówi, a kiedy wy mi to zrobicie? Zbyszek przychodzi do zespołu, a zespół ma taki wykres cyklu pracy, jak długo, tak zwanego cycle time, jak długo zajmuje temu systemowi pracy zrobienie, wykonanie zadań. Można mu powiedzieć, Zbyszku, na 85%, jeśli zaczniemy nad czymś pracę, zajmie nam to 22 dni lub szybciej, lub mniej, czyli znajdziemy się gdzieś tutaj. Jeśli chcesz 90% pewności, że coś zrobimy, no to przykładowo to będzie 30 dni lub szybciej. Czy to jest dla ciebie ok? Jeśli coś wpadnie do naszego systemu, coś nam zlecisz, to tyle to zajmie. I to jest tak naprawdę koniec estymacji. Ponieważ patrząc na to, co się działo do tej pory w naszym systemie pracy, zmniejszamy sobie prawdopodobieństwo, czy przesuwając to linię, zmniejszamy prawdopodobieństwo, czy zaczynamy rozmawiać o prawdopodobieństwie. Nie zdarza się, że rzeczy zajmują nam 80 dni, tak? Oczywiście, jeśli Zbyszek powie, ja muszę mieć 100% pewności, no to powiem, dobrze, to 45 dni zajmie nam realizacja tego zadania. Co jest jeszcze istotne, to też zmienia sposób rozmowy, ponieważ wtedy można powiedzieć, skoro wy jako marketing macie, nie wiem, jakąś kampanię, cokolwiek innego, to jeśli chcecie mieć 100% pewności, 90% pewności, 80% pewności, że to zostanie zrealizowane, to my musimy zacząć o tyle wcześniej pracę nad danym zadaniem. A jak oni przyjdą 5 dni przed i powiedzą, to musi być zrobione, no to nasze dane pokazują, że jest to no, niemożliwe, nierealne. Paweł?
Przepraszam, mogę zadać szybkie pytanie, bo tutaj właśnie super podnosisz topik w takim sensie, że tutaj taski są takie same. Ta droga z domu do pracy jest w dalszym ciągu taka sama. A teraz przenosząc to do story pointów, gdzie możesz mieć storkę z jednym story pointem i storkę z 13 story pointami, te kropki będą się różnić. Czy tutaj też bierzesz pod uwagę fakt, że jedne storki są mniejsze, drugie większe i na przykład jeżeli wyestymujesz tą storkę na 3 story pointy i teraz ktoś do ciebie przyjdzie, no słuchaj, na kiedy to będzie, to bierzesz to tutaj pod uwagę, w sensie no zwykle storka o takiej wielkości zajmuje nam tyle czasu i to powiedzmy tam 85% pewności. Nie. Dokładnie to wygląda tak, że tutaj w ogóle nie estymuję w żadnych story pointach. Tak naprawdę nie estymuję, można powiedzieć, w ogóle. Jedyne moje pytanie do zespołu, czy na pierwszy rzut oka to nie jest jakaś, że tak powiem, koń trojański albo jakaś kolubryna taka, która na pierwszy rzut oka widać, że to jest w ogóle jakieś coś masakrycznego. Natomiast te punkty to nie są, to jest czas realizacji, to jest cycle time robienia danego taska, robienia w sensie jego przejścia przez cały system. Także tu w ogóle nie mamy żadnych story pointów, w ogóle nie, w ogóle one nie istnieją. Nie ma żadnej korelacji w tym konkretnym tutaj przykładzie, tak? Story pointy, korelacja jest, korelacja, która była, story pointy, a czas realizacji jest tutaj. Mhm, dokładnie. Okay. W związku z tym ta korelacja, że coś by zostało wycenione na 2 story pointy, może zająć od 3 do 20 dni. No, ja bym, znaczy mówię, to jest ciężkie do przyjęcia, ponieważ jest totalnie nieprzewidywalne i o niczym nie mówi. Nie? Story pointy jako story pointy. A czy w poprzednim wykresie zakładasz, że te taski albo cokolwiek tam wykonujemy i mierzymy ma podobną skalę? Mogą, ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. Okay. Ponieważ bierzesz coś do systemu i coś tutaj zajmie 20 dni, coś zajmie 5 dni, tak? Jedynie, i bierzesz średnią po prostu. Żadnej średniej, absolutnie, w ogóle żadnej średniej. Zobaczcie, tu nie ma nigdzie żadnej średniej. To są tylko czyste dane i tylko percentyl. Tylko prawdopodobieństwo, z jakim dane zadanie może być wykonane w danym czasie. Czyli jeśli obniżymy na przykład na 50% tą linię, to powiemy na 50% to my ci to zrobimy w 12 dni. Albo szybciej. Ale czy tobie jako biznesowi zależy na pewności, że no albo zrobimy, albo nie zrobimy? Czyli procent do czasu tutaj bierzesz pod uwagę. Predictability versus time. Znaczy nie wiem czy versus, no to jest prawdopodobieństwo przejścia taska przez twój system. Przez jakąś miarę czasu. Przez twój, znaczy bardziej przez twój system pracy. Okej. Okay. Ja tutaj rozumiem, że czy systemem pracy jest Kanban, a przekładałeś to na Scrama? Dokładnie tak samo. Przekładałem to dla Scrama, ponieważ w Scramie tak naprawdę będziesz prawdopodobnie to, co zobaczysz, to zobaczysz takie bardziej skupione kolumienki tych punktów, ponieważ no coś tam robimy. Kończenie tasków, powiedzmy, jest bardziej skomasowane, jeśli tak akurat pracujecie, ale to bardzo często można tak zaobserwować. Natomiast to, co mi dawało taka praca, jeśli chodzi w ujęciu o Scram, to tak naprawdę jeśli po jakimś czasie obserwujesz, że nasz cycle time, nasze zrobienie naszych tasków zajmuje 80% tasków robimy w 20 dni lub mniej, a twoje sprinty są dwutygodniowe, czyli 10-dniowe, no to znaczy, że to co bierzesz, to prawdopodobnie duża część z tych rzeczy się nie kończy na jednym sprincie, tylko przenosi. No i dyskusja jest wtedy, co zrobić, żeby tak naprawdę obniżać różnorodność tych punktów. Nie? To jest zupełnie inna rozmowa na ten temat. Dobra, ponieważ patrzę, że czas się kończy. Ważna rzecz jest taka, że czas już kończąc, że czas realizacji zadań nie jest rozkładem normalnym. W związku z tym absolutnie średnia jest tutaj, jakby to powiedzieć, niewłaściwa, operowanie średnią arytmetyczną. I jest nawet takie powiedzenie, które Daniel Vacanti promuje, że, znaczy chyba no jest w oparciu o jakąś tam książkę inną, że kto opiera swoje decyzje o średnią, ten średnio statystycznie przegrywa.
Dobra. I tym akcentem chciałem zakończyć. To, co w ostatnich zdaniach chciałem wam powiedzieć, to tutaj na drogowskazach możecie sobie wejść, jest w tej chwili zestaw całkiem sporo już artykułów czy notatek z wystąpień. Tutaj to też jest podlinkowane, także możecie tam wejść i sobie poczytać. Można sobie poczytać Mike'a Kona, który był wielkim propagatorem story pointów, a teraz ostatnio widzę, że on też zmienił trochę nastawienie, już nie zaleca story pointów do tego, żeby brać je jako estymację do sprintów, tylko bardziej coś długofalowego estymować w story pointach. Natomiast sprinty brać już bardziej na serio, nawet w godzinach. Natomiast tu do pobrania można sobie za darmożkę pobrać taki przewodnik o metrykach. I zapraszam, jest coś takiego jak grupa metrykowców, czyli jak nazwa wskazuje, osób zainteresowanych tematyką metryk. I akurat jeszcze w tym kwartale będzie jedno takie spotkanie, tutaj jest rozpiska, gdzie można, będą jeszcze dwa spotkania w tym kwartale. I to chyba tyle. Jeszcze bym dużo chciał gadać, ale czas, timebox jest timebox i tak go, przepraszam, przedłużyłem. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Możemy zostać dłużej, jak ktoś ma ochotę i pogadać. A dzisiaj byliście najlepszą grupą, z jaką miałem okazję rozmawiać o estymacjach, także dobra robota, dziękuję. Super. Dzięki również. Dzięki. A czy jeszcze miałbyś czas, żeby z nami te oczekiwania przejrzeć, które wpisaliśmy? Oczywiście. Słuchajcie. To nie uciekajcie, nie uciekajcie. Nie uciekajcie jeszcze. To ja jeszcze może powiem tylko, że po prostu zakończymy część oficjalną. Ja jeszcze tylko powiem, poproszę was, zostawcie feedback. Dosłownie minutę zajmuje wypełnienie ankiety. Także poświęciliśmy tutaj dobre półtorej godziny dla was, więc dajcie też nam feedback, organizatorom i Pawłowi. I jeśli chcecie więcej też informacji, znajdziecie je na profilu Fundacji Zwinność na LinkedInie, jeśli chodzi o następne warsztaty. A ja zatrzymuję nagrywanie i przechodzimy do części już powarsztatowej. Jak najbardziej możemy kontynuować. Tak, ale tu bardzo, bardzo dziękuję, bo tak jak widzieliście, zapomniałem o tym na początku i teraz też już, no po prostu człowiek jest torowany, że tak powiem, na jakimś toku myślenia. Także dziękuję za to. Bardzo.